Nade mną jest kilkudziesięciokilometrowa warstwa powietrza. Jak bardzo ono na mnie naciska i czy jest w stanie zgnieść taką beczkę? Na każdy centymetr kwadratowy, to mniej więcej tyle, naciska ciężar około 1 kg. A to oznacza, że na powierzchnię metra kwadratowego to mniej więcej tyle naciska już około 10 ton. Ja tego nie czuję, bo we wnętrzu mojego organizmu panuje ciśnienie mniej więcej takie samo jak na zewnątrz. W efekcie te siły się równoważą. Co nie zmienia oczywiście faktu, że ciśnienie atmosferyczne to potężna siła. Zapraszam na eksperyment. Nie jest łatwo wypompować powietrze z takiej puszki, ale spróbujmy. Gotująca się na dnie puszki woda paruje. Para, która powstaje, wypycha całe powietrze. Gdy para zaczyna wylatywać z otworu, oznacza to, że w środku puszki nie ma już powietrza. Teraz puszkę odwracam do góry nogami i zanurzam w zimnej wodzie. Co się stało? Zimna woda spowodowała, że para z wnętrza puszki skropliła się, zmniejszając bardzo swoją objętość. Powietrze nie mogło wejść z powrotem do puszki, dlatego że otwór był zanurzony w wodzie, był pod wodą. W efekcie w ułamku sekundy ciśnienie atmosferyczne puszkę zgniotło, bo w środku było za niskie ciśnienie. W ułamku sekundy. Pamiętacie dużą beczkę z początku filmiku? Czy myślicie, że dokładnie to samo się z nią może stać? Znowu nalewam wody do środka i doprowadzam ją do wrzenia. Gdy z otworu zaczynają się wydobywać kłęby pary, oznacza to, że w środku nie ma już powietrza. Teraz zakręcam wylot i zdejmuję beczkę z ognia. Para wodna, jak tylko temperatura zaczęła się obniżać, opadła na dno beczki. Natomiast powietrze nie mogło się już dostać do środka, bo szczelnie zakręciłem korek. W efekcie w środku powstało duże podciśnienie, a na zewnątrz panuje ciśnienie atmosferyczne, które siłą kilku ton zgniotło tą beczkę tak, jak noga słonia zgniata małą puszkę od coli. I jak tu nie lubić nauki? Nauka to lubię na YouTube i na Facebooku. Zapraszam.